Mysłowice mówią dość i zapowiadają redukcyjny odstrzał dzików. W ostatnich miesiącach te zwierzęta miały sprawić, zdaniem mieszkańców, spore zagrożenie. Paweł Jędrusik. Dziki wdzierają się do miast coraz częściej i nie inaczej jest w Mysłowicach. Tu, jak mówią władze Mysłowic, można spotkać je w dzielnicy Brzęczkowice. A że stwarzają zagrożenie, miasto zdecydowało się na ich redukcyjny odstrzał. Jest problem, no jest to niebezpieczne po prostu. Dopiero jak kogoś zaatakują, no to coś chyba, co będzie z tym robić, no niestety. Często pojawiają się w mieście? Często, bardzo często i w nocy i, i w dzień. Mogę powiedzieć, jeszcze mamy ogródek za blokiem i tam tak samo bardzo często zawitają tam właśnie w to miejsce. Bo... Nie jestem za odstrzelaniem, ale żeby coś zrobić po prostu z tym, Wywieź je gdzieś dalej do lasu czy coś, o. W tym sensie. Pan co o Szczale, no to różnie byśmy na, z tego punktu widzenia patrzyli. Ja jestem za tym, żeby to usypiać i wywozić gdzieś, poza teren, poza w ogóle osiedle. Z jednej strony przykro, ale z drugiej strony przydałoby się. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś szłam z psem, czułam się zagrożona tam na tej łące, wie pan, przed szkołą specjalną, a drugim razem widziałam, nie mam małych dzieci, ale widziałam jak szły do szkoły i nie wiem, ja byłam wystraszona, że coś się im stało. I tutaj kiedyś widziałam całą rodzinę dzików. Decyzja administracyjna, którą podpisał zastępca prezydenta Mysłowic opiewa na 50 dzików. Nie oznacza to jednak, że właśnie tyle zwierząt zostanie odstrzelonych. Najprawdopodobniej skończy się na kilku zwierzętach. Zdarzałem się sytuacje, w których to poturbowane zostały zwierzęta, nasze czworonożni przyjaciele. Sytuacje, w których to seniorzy odprowadzający wnuków do przedszkola musieli uciekać, chować się do klatek schodowych, tak aby, aby nie zostać poturbowanym przez, przez dzika. Władze Mysłowic tłumaczą także, że były zmuszone podjąć taką decyzję ze względu na dużą liczbę zgłoszeń do urzędu, a także służb.